Okej, okay, dobra moi drodzy, godzina dziewiętnasta, wracamy do Crusader Kings 3. Yy, I plemienia, no dynastii już, tak już, już nie jesteśmy takim całkowicie zacofanym plemieniem, ale cały czas plemienia Ranów i naszego króla Drosuka. Króla filozofa, co jest dość nietypowy jak na plemiennego władcę, ale dzięki temu dokona on wielkiej rzeczy, która w prawdziwej historii oczywiście się nie dokonała, a mianowicie... Zreformujemy i unowocześnimy słowiańską religię. Normalnie ona zniknęła. Słowianie przeszli albo na katolicyzm, albo na prawosławie. Tutaj jednak tak, to będzie nowoczesna religia, która będzie równolegle istniała z innymi głównymi religiami. Jeżeli oczywiście nie będziemy całkowicie całkowicie powiedzmy podbici. No, zobaczymy. Michael, dzięki za przedłużenie słowa. 9 miesięcy Wielkie dzięki. OK, dobra, przypomnijmy sobie sytuację. Przede wszystkim jesteśmy w trakcie świętej wyprawy słowiańskiej o Kijów. Tak, chcemy wyzwolić spod panowania Hazarów, którzy są judaistami. Chcemy wyzwolić Kijów i tamtejszą świątynię. Dzięki temu, kontrolując trzy główne świątynie, a więc Arkone, Nowogród i Kijów... Będziemy mogli zgromadzić, znaczy będziemy mieli na tyle dużo autorytetu, że Drosóg zgromadzi słowiańskich kapłanów, zaprosi ich na wielki, wielki wiec i tam przedstawi im swój projekt zreformowania tej religii. Wynalezione zostanie, znaczy już jest wynalezione, ale wprowadzone zostanie pismo, wszyscy ci kapłani zostaną nauczeni nowego pisma. Pomagać w tym będą katoliccy, mnisi i kapłani, których porwaliśmy i przywieźliśmy na, na ranę. Z nimi się wychowywał m.in. drosuk. E, tak, i czerpiąc troszkę od katolików, utworzymy nową religię. Tylko najpierw musimy dokończyć tą wojnę. Ogólnie ją wygrywamy, niewiele już brakuje, czyli jedziemy dalej z koksem. Ale przypomnijmy sobie na początek sytuację wewnętrzną. Okej, okay, spore wydarzenie, które miało miejsce, to nasz wasel, tak, ten... Książę Pomorza Gdańskiego z rodu Słowińców zaatakował Litwę i ją podbił Skubany z, z pomocą potężnej Szwecji. I dlatego odpadło od nas Pomorze Gdańskie, ponieważ on stał się równy rangą do Drosuka. Ale zmarł. Dość szybko zmarł, i w tej chwili tutaj panuje jego syn. Jakiś 30-letni Juliusz. Niewiele wiemy na jego temat. Wiemy, że jest dobrym dyplomatą. E, tak, ale ponieważ on jest. Ok, dopiero co miała miejsce sukcesja. Ma braci, chyba? Tak, ma braci, czyli uległo to podziałowi. I tak naprawdę tutaj mniejszość kulturowa pomorska kontroluje yy, bałtyjską większość czyli bardzo możliwe, że będzie miał bunt, on będzie obalony. Nas naszym celem będzie odzyskanie Pomorza Gdańskiego yy, jak najszybciej, między innymi. Mglisty Kot, dzięki za podarowanie suba, który otrzymuje stanki. Yy, wielkie dzięki, wielkie dzięki. Jak wyjdzie na DLC, to będzie granie bohaterem bez ziemi. Na pewno, to brzmi bardzo ciekawie. To brzmi bardzo ciekawie. Okej, okay. przypomnijmy sobie postać naszego króla Drosuka 37 lat. Yy, szczery, wali prosto z mostu. Odważny i uparty nie poddaje się. Yy, intelektualista, aspirujący szermierz, początkujący myśliwy. Tak, jego obsesją jest polowanie na białego wilka, ale niestety się nie udało. Początkujący pielgrzym, ma blizny. Doświadczenie w walce na turniejach, w walce bezpośredniej. I podróżnik. Nasza małżonka Sofia, Niemka. I nasza druga żona. Mamy drugą żonę? Tak, mamy Hannę. Która pochodzi stąd, gdzieś. Ok, i mamy dość dużo dzieci. Tak, na początku przez kilka lat żadnych dzieci nie było, ale najwięcej dzieci urodziła. Chociaż nie, tamta Hanna też urodziła sporo, ale większość urodziła Sofia. I mamy tutaj Judetę 9 lat i naszego najstarszego syna i głównego następcę Jaromara, który ma lat 7. Wychowywany na dyplomatę osobiście przez Drosuka. Ale poza tym mamy więcej dzieci. Mamy kolejną córkę Halinę, Agnieszkę. Kolejnego syna Drosuka ma dwa latka. A także córkę Dobrosławę i córkę Wacławę. Czyli troszkę tego jest. Ehm. Kolorki. Dzięki za przedłużenie 31 miesięcy. A także Daisy Cutter 24. Dwa lata. Nowa korona. Zima niedługo się skończy. The Long Dark. Jak nie było, tak nie ma. Ponieważ trwa Snow Runner. Ja nie będę urywał tej serii przedwcześnie, żeby robić Long Dark. Tak więc. No, no niestety. Tak wyszło. Okej. Okay. Dobra, przypomnijmy sobie wasali też na szybko. Czyli nasza domena to jest Rana, Kisinia, Veligrad, Kołobrzyk i Wałcz. Mieliśmy tutaj troszkę dziwną sytuację z naszym bratem, który się zbuntował tak trochę, czyli z Denkiem. Dogadaliśmy się ogólnie. On kontroluje wołogosz, Wolin. Eee... I Nowogród, a my kontrolujemy to wodi też. Poza tym mamy nowego wasala tutaj, w Lutycji, czyli Mirosława II, z którym mamy dobre relacje ogólnie. Czyli to jest taki większy wasal. I tu mamy rozbicie dzielnicowe troszkę mamy Szczepana ze Szczecina, Leszka z Cedyni. I tu dość nietypowy wasal, czyli ta od tak, od Wikingów, poszukiwaczka przygód Signi, która panuje w Santoku. Ok, tak wygląda sytuacja. Mieliśmy tutaj zaproszenie na turniej Rechital, ale nie, nie, nie przyjmiemy go. Raczej skupimy się chyba na. Tak, weźmy tutaj okup. Skupimy się na. Tak, jeżeli turnieje, to walki wręcz. Tak, nie ma co się rozbijać, bo to są dość długie aktywności, to dość długo trwa. A tu mamy już doświadczenie w tym, czyli będziemy szli tylko, tylko w to. Yy, PL Nation, dzięki także za przedłużenie sobie dwa miesiące. Yy, wielki dzięki. CK3 do teraz nie naprawiło baga z odbieraniem ziemi. Zawsze trzeba to robić pojedynczo. Czyli to był bug. Okej, okay, czyli to był bug. Tak, bo ja mógłbym przysiąść, że wtedy kliknąłem na dwie prowincje. Czyli to jednak był bug. Okay. Dobra, wracamy do tej wojny. Głównie na tym się skupiamy, mamy też zwołanie dworu. Czy mamy jakieś ważne tutaj aktywności? A, okej. Okay. Dobra, wrócimy do tej wojny za chwilę, ale możemy utworzyć nowego wyróżnionego czempiona, czyli takiego legendarnego, taki tytuł legendarnego woja, najbardziej potężnego. To jest taki nieformalny tytuł, który jest przekazywany przez jednego czempiona drugiemu. Czyli mamy tutaj oczywiście yy, czempiona dziewanny. Czyli to jest. Tak w tej chwili to jest. Yy, Branimir, wcześniej był Udalryk. I to jest taki specjalista od łowów, a także manipulator specjalista od intryg. Czyli taki wielki łowczy specjalista od polowań, który jednak też yy, budzi troszkę grozy i zajmuje się yy, intrygami, właśnie zobaczyłem, co on ma na drugim poziomie. Ok, poprawia troszkę intrygi. I więcej doświadczenia pomaga w polowaniach. Moglibyśmy drugie, coś drugiego takiego utworzyć, tylko właśnie. Zobaczmy. Okej, okay, nie mamy jakoś rewelacyjnych rycerzy. Wszyscy są to co średni. A weźmy tego psewołada. Powiedzmy. I zobaczmy, co moglibyśmy wybrać. Mistrz zabaw. O, to by pasowało nawet. To by nawet pasowało. Czyli taki, okej, okay, rycerz, który też organizuje zabawy i taktyk. Okej, okay, czy mamy coś innego ciekawego do wyboru? Okej, okay, mamy! A może coś takiego bardziej bojowego tym razem? Nieugięty, mężny zdyscyplinowany. Weźmy takiego, wiecie co, typowego wojownika. Weźmy typowego wojownika, weźmy odważnego i niech to będzie jakiś, nie wiem, czempion Peruna, czy coś w tym stylu. A eee, okej. Okay. Czyli armia, w której się znajduje, zadaje więcej obrażeń. Weźmy to. Weźmy mężny. To jest pierwsza cecha, a druga jest taktyk, to mi się wydaje dobre. A o tu też, okej, okay, moglibyśmy też dać to, też nieugięty. Co robi taktyk? Hmm. Okej, okay, z tego co widzę chyba... Okej, okay, więcej doświadczenia yy, wojskowego. Hmm. Więcej doświadczenia wojskowego, a nie Bezpieczeństwo w czasie podróży, wytrzymałość armii. Rycerz Roda, chyba chyba Champion Peruna albo coś takiego. Bardziej. Patronem wojowników chyba był Perun, nie? Albo że Zimieszek będzie budził odrobinę grozy może. Większe szanse na uwięzienie. Czyli to będzie taki odważny budzący grozę. Czempion wojownik. A, ok, to mi się chyba podoba. Ta kombinacja mi się chyba podoba. I nazwijmy to. Nie wiem, czempion jakoś inaczej? Nie wiem. Albo wybraniec Peruna. Dobra, wybraniec Peruna może być. Ok, utwórzmy to. Już tu odrobinę prestiżu, ale prestiżu mamy dużo. Okej, okay, czyli mężny. Ale też budzący grozę. Taki zimieszek. okej. Okay. Dobra, okej, okay, dobra, to zrobione. Wróćmy. Skoncentrujmy się na głównym wydarzeniu, a więc dokończeniu tej wojny, czyli kijów zdobyty. O, królowa Hanna, nasza druga żona jest w ciąży. Po raz kolejny. Hazarzy chyba w dużej mierze rozbici, i mamy też kolejnego perka. Czyli w tej chwili idziemy w drzewko wiedzy. Apostata. O, to ułatwi nawracanie. To nawet się przyda, czyli nasz władca nie jest fanatykiem religijnym, tak naprawdę. Tak, on dokona tej reformy religijnej, ale właśnie fanatyk religijny by nie dokonał przecież reformy, bo jest bardzo konserwatywny i trzyma się tylko tradycji. E, czyli to nawet pasuje. Dokończymy to drzewko uczonego na pewno, a potem. Potem zobaczymy. O! Królowa Sofia także jest w ciąży. O nie! Będziemy mieli spam. Będziemy mieli, kurde, spam dzieci. I, okay. Już się, tak, przestaną się mieścić w tym okienku niestety. E, rozdziel drugą armię niech się uzupełnia. E, w sumie tak, nie musi być aż taka duża. To, to fakt. Do kursu na nie część niech przejdzie. Okej, okay, dobra, e, czyli tak, weźmy tutaj już zaplanujmy te zmiany religijne, czyli główne przykazania tu już podjęliśmy w pewnym sensie decyzję, czyli bierzemy rytualna gościnność, tak, czyli ta słowiańska słynna gościnność będzie e, tu posunięta do religijnego rytuału tak naprawdę. Będziemy mogli przyjmować inne postaci jako honorowych gości. To jest taki specjalny rytuał, i wydajemy pobożność na poprawę opinii. Czyli to jest bardzo ciekawa opcja dyplomatyczna. Poza tym, hojny stanie się cnotą, a nieczuły grzechem. Czyli to jest ciekawe, tak. To, to będzie dość ciekawy taki system moralny tej religii. I każda. Każdy potężny wasal w radzie będzie generował troszkę pobożności. Czyli, to jest tak, ta słowiańska gościnność będzie tutaj rozwinięta, a poza tym bierzemy hedonizm, bo mamy tutaj te rytualne celebracje, czyli uczty są bardzo ważne. Bogowie doceniają to, że robimy uczty. Czyli, to jest też odrobina religijna, taki rytuał. I rozwiniemy to po prostu, idąc w hedonizm. Czyli to jest to samo, ale podkręcone. Ok. Eee. Czyli bierzemy hedonizm. Czyli tutaj efekt będzie podobnie jak w przypadku tego, co mieliśmy do tej pory. Uczty będą dawały pobożność, ale żarłoczny to będzie cnota. A umiarkowany to będzie grzech. Tak. <grym> Czyli jakieś tam. BMI. Słowian będzie powyżej zalecanej wartości na pewno. Przynajmniej tych religijnych. Plus jest taki, że wszyscy Słowianie będą mieli mniej stresu. Tak. Eee, czyli to będzie dobre. Może od razu Karnal Exaltation. No nie, to, znaczy to hedonizm, ale tu według opisu tego hedonizmu to dotyczy tylko jedzenia i picia, czyli tylko uczt. Okej, okay. i trzecie to wezmę chyba to najbardziej pasuje weźmiemy chrześcijański synkretyzm. Bo w tym naszym tutaj loże, tak jak mówiłem, drosuka do w ogóle reformy tej religii zainspirowali właśnie ci wzięci do niewoli katolicy, kapłani i mnisi. Tak, to oni zaczęli, no, nauczyli go pisać. To oni mu powiedzieli, jak ta religia funkcjonuje, to oni sprawili, że się zafascynował wiedzą i innymi kulturami. Dlatego też będziemy czerpać dość dużo od, od chrześcijan. I jakie są tego efekty? Pierwszy efekt jest taki, że ponieważ niektóre aspekty naszej religii będziemy czerpać od katolików, to yy, katolicy nie będą nas uważali za wrogą religię, ale po prostu złą. Czyli efekt jest chyba taki, że papież nie będzie przeciwko nam ogłaszał krucjat. Ale my też nie będziemy mogli przeciwko yy, chrześcijanom. Czyli to jest jedno. Możemy także używać chrześcijańskich artefaktów, bo w myśl naszego, naszej teologii. Yy, tak, one też yy, zostały zesłane przez bogów. Kolorek religii, tak, wezmę inny, bo ten zielony tu nie pasuje. Poza tym zielony to są muzułmanie. Yy, Okej, okay, lepsza opinia z innymi chrześcijanami, co jest dobre. I teraz tak, kolejna cnota, bo Jezusa. Będziemy uważać za jakiegoś wysłannika świętowita. Czyli powiedzmy, Bóg Ojciec. Tak, powiedzmy, że świętowi to jest nasz najważniejszy Bóg, ranów. Są inni bogowie także oczywiście, ale tak, bierzemy tutaj nieco z katolickiej teologii, uznajemy też Jezusa za wysłannika na ziemię świętowita i będziemy także troszkę brali pod uwagę jego nauki. Czyli efekt jest taki, że współczujący, to będzie cnota, a nieczuły i sadystyczny, to będzie grzech. Okej, okay, to dużo nie zmienia, bo nieczuły był yy, z, inne, z jednego z tych, tak czy inaczej. Czyli to dużo nie zmieni. Synkretyzm to nuda. E, wiem, ale roleplay. Wiem, ale roleplay. Wydaje mi się, że już te dwie rzeczy są dość idą w ekstremum. Yy... Bo byłem tu. Tak, no, okej. Okay. Tak, oczywiście najlepiej było wziąć to nie? <noise> i zrobić wielki podbój. Ale nie, ja chcę tu zrobić balans po, po, pomiędzy tym, żeby było ciekawie, ale żeby było też w miarę realistycznie, jeżeli chodzi o historię alternatywną. I to ma największy sens. Okej, okay, to tyle. Potem wrócimy do tego jeszcze i zmienimy te rzeczy. Bo tak, tu jeszcze możemy dość mocno wpłynąć na tą religię bardziej. Czyli taki henoteizm. Jeden ważny bóg, ale są też inni. Tak. Świętowit to najważniejszy bóg, ale są też inni bogowie. e kolor. Okej. Okay. Dobra, to się zapisze, jak to wyłączę. Jaki chcemy kolor? Weźmy taki tak, morski chyba. Taki coś pomiędzy zielonym a niebieskim. E na pewno nie zielony, bo byśmy wyglądali tak jak muzułmanie, czyli na pewno chcemy e coś innego. Dużo grzechów i cnót. Tak, to troszkę utrudni grę. To będzie tak. Okej, okay, zmieńmy tylko kolor na szybko i potem wracamy do tej reformy. Tak, żeby nie być na jednym ekranie, bo to zanudza widownię trochę podejrzewam. Cały czas. Okej, okay, ten się powinien wyróżniać od sąsiednich religii, ten kolor. Czyli to będzie religia zreformowanych słowia. Ten kolor. Yy... Duk snaga, dzięki za przedłużenie suba, 35 miesięcy, a także Sepulos, 8 miesięcy. Yy, wielki, dzięki, wielkie dzięki. Dobra, wracamy do wojny o kijów. Czyli tu tak, nasi sojusznicy także prowadzą oblężenie mamy tutaj. Nowe tłumaczenie Okej, okay, nasz władca chce być człowiekiem uczonym i poznawać to, czego jeszcze nie poznał. Okej, okay, czyli musi być pełno wiedzy, która została utracona przez wieki, ponieważ księgi się rozpadają i są zapominane. Być może mógłbym przetłumaczyć jedno, jedno z klasycznych dzieł. Okej, okay, pewnie, czemu nie. Sekrety, które przekazano Aleksandrowi, czy kategorie, które definiują wszystkie tematy i tak dalej. Okej, okay, to chyba bez znaczenia, Weź, weźmy opcję numer jeden. Okej, okay, 85%. Tu czas chyba też pracuje na naszą korzyść. Mamy kolejnych jeńców. Bierzemy kolejną prowincję. 93%. Okej. Okay. Dobra, zdobądźmy to i wojna będzie wygrana. Okej, okay, moje tłumaczenie kategorii idzie dobrze. Ale jedna sekcja, którą kopiuję... Daje mi nieco do zastanowienia. Okej, okay, moi skrybowie nalegają, że słowa na tej stronie z oznaczają, kiedy trzymamy dwie stopy i duchy wznoszą się ponad krawędź myśliwego. Okej, okay, tak, to raczej nie jest poprawne. Ale nasz sama ma na, ty na tyle dużo wiedzy, że będzie w stanie e, to przetłumaczyć. Tak, bo już spotkał się z tym zapiskiem w tym języku wcześniej. Patrzymy też, czy możemy jakieś ukupy brać, ale na razie nie. Sąsiad wygrał wojnę. Zobaczmy. A, okej, okay, to bez znaczenia, bo to jest daleko na, daleko na północy. O, dworskie wydarzenie, zobaczmy. Propozycja układu. Mmm, to lśniące białe futerko i te bursztynowe oczka. Nigdy nie widziałem tak pięknego kotka. Nasz dyplomata Barnim głaska tu śnieżka tego naszego kota i chce go kupić od nas za 20 sztuk złota. Nie. Jak śmiesz, nigdy nie sprzedam mojego kotka. Okej, okay, 97%. Możemy żonę aresztować. Ciekawe dlaczego? Zdradziła poprzedniego męża. Zwołajmy też dwór. Okej, okay, dobra. Czy wojna prawie wygrana? Nasz król nie, do, nie bierze osobiście udziału w niej. Zwołajmy dwór w tym czasie. Okej, okay, przybywa tu nowy yy, wódz yy, Lutyków, Milosław II. Mój panie, mam złe wieści. Ale mam także y, 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 sposób na rozwiązanie tego problemu. Stanie, staje się jasne, że Pomorzanie i Połabianie są do siebie za bardzo podobni. Musimy dać do zrozumienia, że to my, Połabianie, y, przodujemy, jeżeli chodzi o innowacje. Tak, bo mamy te dwie nasze główne kultury. Pomorza, pomorzanie są oczywiście całkowicie akceptowani 100%. Ale to połabianie czyli my mamy. Tak, dominujemy tutaj. Czyli możemy zorganizować festiwal na tem, na cześć naszej połabskiej kultury. Możemy pokazać nasze największe dokonania. Albo nie ma takiej potrzeby, żeby pokazywać wyższość naszej kultury nad innymi. Akurat nasz władca jest jak na czasy plemienne dość oświeconym człowiekiem. I tak, jego fascynują inne kultury, czyli raczej nie będzie chyba tutaj się wywyższał. To się nie spodoba naszemu wasalowi Milosławowi II. Eee... Okej, okay, wy... Żona wys... Okej. Okay. Alzbeta... Wysoka Wódz... Wodzówna? <grym> jak się... Ja wiem, jak to odmieniać. I jej pan podchodzą tutaj i mówią... Mój panie, jestem pewna, że niektórzy w królestwie chcą zranić mego pana. Nie mam dowodów, ale podejrzewam, że to Signi. A. To kobieta ze Skandynawii. Biorąc pod uwagę jej reputa złą reputację, chcę podetnąć gardło Milosława. A, okej, okay, to jest żona Milosława II. Błagam cię panie, uwięzi. Tak. Powinieneś uwięzić Signi. I zatrzymać to szaleństwo. Wodzina. Ok. Eee, władca osobiście tak, yy, przypyta Signi. Nie będzie działał pochopnie. Weźmiemy opcję numer 2. Okej, okay, jeszcze bardziej. Wow, okej, okay, Mirosław nas nie lubi. Jeszcze bardziej pogorszyliśmy z nim relacje eee, przez to. Co mamy tutaj? Wódz Leszek z Cedyni i Wódz Uriasz... z Heweli. Okej, okay, to jest nasz A nie, to jest wasa tego Mirosława II. Klękają przede mną. I mówią. Ej, mój panie, mówi Leszek z Cedyni. Chciałem poślubić e, promieniującą Marię już od miesięcy. Jednak Uriasz, ten nikczemnik, także chce ją poślubić. Także ubiega się o ją rękę. Okej, okay, Uriasz się tutaj wtrąca. To nonsens, mój panie. On nigdy nie widział nawet tej kobiety, dopóki jej mu nie przedstawiłem w Arkonii. Okej, okay, tutaj zadziałamy dyplom... Okej, okay, zgodzę... Staniemy po stronie Leszka, bo on jest naszym bezpośrednim wasalem. Czyli weźmiemy opcję numer jeden. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o sprawy królestwa. Wróćmy do tego. O, kolejny syn trzeci Bogisław. Okej, okay, trzeci syn Bogisław. Ale to oznacza, że jeżeli chodzi o sukcesję, sprawa się skomplikuje. Jak wygląda to na tą chwilę. Czyli nasz główny następca otrzyma tytuł królewski, a także tytuł Wodza Ranów. I jego domena to będzie stolica w Ranie i Wodi. U. <grym> Trochę słabo. Drugi syn Drosuk dostanie. Tytuł Wysokiego Wodza Pomorza. A także Kołobrzeg i Wałcz. A trzeci syn otrzyma Wieligrad i Kisynię. Okej. Okay. Okej, okay, mój wasal, ta wodzów, wodzina Signi, przybywa do mnie. Jest wściekła i w ręku trzyma kota, który podrapał ją po szyi. Znalazłem tego małego potworka, kiedy grzebał w moich rzeczach. To, co nie było podrapane i rozgryzione, było obsikane. Okej, okay, dobra, zy, zapłaćmy jej rekompens za to. Troszkę du dużo. Okej, okay, czyli są minusy posiadania kota też. Ale tymczasem zwyciężamy w tej wojnie. I wyzwalamy kijów. Kagan Hazarów pokonany. I mamy zbyt dużą domenę, czyli z tym coś będziemy musieli zrobić. Dobra, czyli kijów podbity. Oczywiście w dłuższej perspektywie nie będziemy go utrzymywać. I kto wie, zresztą zaraz zobaczymy, co z tym zrobić. Domena jest zbyt duża, czyli z tym coś będziemy musieli także zrobić. Okej. Okay. Czy możemy zreformować tą religię teraz? Możemy! Stać nas na to i stać nas na to. Mmm, okej. Okay. Teraz tak, co robi nasz w Wałczu umacnia kontrolę w tej chwili? Będziemy chcieli chyba w Kijowie umacniać kontrolę. Eee, tak, bo tutaj mamy też ruską kulturę. Która jest jednak troszkę akceptowana, zobaczmy, 34%, bo już od dłuższego czasu posiadamy także ruski nowogród. Eee, tutaj na północy oczywiście. Kapłanowi można to dać? Tak. Właśnie, bo tu jest pytanie, czy chcemy papieża słowiańskiego, czy nie. Czy religia, czy religia ma być zdecentralizowana, to jest pytanie. Okej, okay, dobra, yy, dokończmy to. Zróbmy to, dokończmy to. Dokończmy reformę religijną. Czyli to mamy wybrane, mamy wybrany kolor. Czyli teraz te kategorie yy, tutaj. Co do... Okej, okay, yy, okay, ja nie będę jakoś strasznie na siłę tego udziwniał, czyli wiele rzeczy pozostawimy, tak naprawdę. Czyli będzie dominacja płci męskiej, yy, jeżeli chodzi o sprawy świeckie. Yy, tak, tutaj nie będziemy jakoś yy, udziwniać tego jak na te czasy. Podejście religijne mamy pl pluralistyczne. Okej, okay, czyli jesteśmy otwarci na jakieś yy, interpretacje i nie jesteśmy fanatykami religijnymi, powiedzmy? Eee... Tutaj jesteśmy troszkę bardziej fanatykami, czyli zobaczmy, jakie są tego efekty. Lepsze relacje z innowiercami, ale troszkę wolniejsza konwersja. Mniejsze bunty innowierców też, czyli taka troszkę bardziej tolerancja, to nasza religia nie będzie jakoś strasznie. Eee fanatyczna. Mamy z drugiej strony fun fundamentalistów oczywiście. Hmm. Ja zostawię taki jest. Teraz y, tradycja klerykalna, czyli możemy mieć świeckich kapłanów albo Kapłani to może być osobna kasta. Właśnie to jest dobre pytanie, jak było w czasach słowiańskich, bo ja wiem, czytałem przed tą... rozpoczęciem tej serii troszkę na temat ranów. I tak, kapłani w Arkonie słowiańscy byli tak, jakby troszkę innym stanem. Efekt jest taki, że po prostu nie będą zarządzane przez kapłanów, a tutaj nie będą zarządzane też przez kler. Chyba świetcy bardziej pasują. To wtedy papieża by nie było oczywiście, tak? Bo to albo idziemy w takie luźne kapłaństwo, coś na wzór protestantów, albo jakieś struktury po prostu. Król wtedy mógłby być głową, tak? To prawda. Rodmin, dzięki za przedłużenie suba. 4 miesiące. Wielkie dzięki, wielkie dzięki. Jak robimy na wzór katolików, to tak, troszkę robimy na wzór katolików. Czyli, okej, okay, dobra, wiecie co, jeżeli chodzi o te struktury, ja pójdę na wzór katolików. Czyli to bardziej pasuje roleplayowo, bo jednak to, co zainspirowało naszego władcę, to są kapłani i mnisi katolicy. Którzy jednak tak, decydują się na tą ścieżkę i w niej pozostają. Eee, czyli to jest taka osobna kasta, osobny stan społeczny kapłanów. Czyli on raczej przeniesie tą tradycję do, na słowiańskich kapłanów. Czyli zostawiamy teokratyczną i zrobimy, może być chyba nawet ciekawiej, zrobimy tą głowę kościoła. Czyli będzie taki papież jakby yy, Słowian. Tak, jeżeli kopiujemy tutaj katolików, to czemu nie. I to może być ciekawe też ze względu na gameplay, bo kijów moglibyśmy, powiedzmy, przekazać. To byłby taki Watykan. E, powiedzmy. Co do pielgrzymek? E, tak, zachęcani do pielgrzymek. Mógłbym zrobić, że obowiązkowe są wręcz. E, zachęcani, zostały zachęcani. Teraz tak, co do Mariarzy. Okej, okay, nie idę w monogamizm, czyli nie kopiujemy całkowicie katolików. My jesteśmy inną religią, jesteśmy yy, Słowianami. Czyli. Czyli możemy zostawić przy tym, co, co mamy, a więc yy, cztery żony, wszystkie równe rangą. Albo ewentualnie tą pierwszą żonę troszkę wyróżnić, a trzy pozostałe to konkubiny. Czyli jedno z tych dwóch to jest status quo. To jest to, co mieliśmy do tej pory. To może zróbmy konkubiny wtedy. Efektywnie różnica nie będzie wielka. Po prostu znaczenie pierwszego małżeństwa będzie większe. A znaczenie konkubin troszkę spadnie. Tak, ale nie kopiujemy katolików. Tak, to musi być troszkę się odróżniać i to będzie ciekawe. Rozwody. A, dobre pytanie. Zakazane? Muszą być zaaprobowane przez kapłanów? Albo zawsze dozwolone? Hmm. Dobre pytanie. Czy tu jakoś... Chyba luźno po podchodzimy do tego. Wiecie co? Wydaje mi się, że zawsze dozwolone. Ja chyba zostawię tak, jak jest. Co do bękartów. Czyli nie ma legitymizacji, albo nawet nie ma bękartów. To może być ciekawe. Jeżeli luźno podchodzimy do małżeństwa, to może warto zrobić to, że nie ma bękartów. Hmm. Nie można z kosztem przesadzić. Yy, tak, ja mam 4000 pobożności. Zaraz zobaczymy. Yy, Zobaczmy na tym etapie, jak to wygląda koszt. Okej, okay, spokojnie, spokojnie stać nas. Ja, ja wezmę to, bo to może być ciekawe, chociaż nie, to trochę wtedy. Jeżeli weźmiemy to, to jakieś rodowe, dynastyczne mariaże tracą na znaczeniu, tak mi się wydaje, kompletnie. Tak, czyli weźmiemy legitymizację. Eee, pokrewieństwo, chyba zostawię tak, jak jest, czyli kuzyni mogą się e, żenić. O, okej, okay, tu jeszcze bliżej. Okej, okay, ciotka z bratankiem mogłaby się żenić chyba wręcz. Eee, okej. Okay. A tu w ogóle nie ma żadnych limitów. Ja chyba zostawię to tak jak jest. E, teraz dalej. Eee, okej, okay, związki tej, tej samej płci. E, zostawiamy tą opcję. Dewianstwo zostawię tak, jak jest. Zdrady, tak, nie będą tolerowane, bo jednak tak, te śluby, te mariaży muszą mieć jakieś znaczenie. E, zabijanie krewnych, zostawmy wartość domyślną też. Czary, akceptowane. Albo może nawet to, kurde. Tylko to nie, koszt będzie zbyt duży chyba. E, tak, wiedźmy, wiedźmy czarowników jakichś e, będziemy akceptowali. Bo na to by mi nie było stać. Nie. 4600. Czyli nie idziemy aż tak daleko w to, ale tak. Akceptujemy to. Akceptujemy to. To może być ciekawe. Czyli to będzie taki element tego naszego folkloru i wierzeń też. Yy... Hedonizm, więc dewiancja powinna być ok, ale tak. Ja ten hedonizm. Zobaczmy opis tej cechy. A w sumie. Hmm. To weźmy to, że to nie jest ok. Nie jest od razu palenie na stosie, tylko krzywo patrzymy na to. Czyli krzywo patrzymy na dewiantów, ale to nie jest od razu powód do yy, więzienia i ścięcia głowy, powiedzmy. Ej, dobra, teraz tak. Funkcja kleru, jaka ma być? E, rekrutacja. Czyli nasi żercy mogą chwycić broń, aby bronić naszej wiary. A, ok, chyba zostawię to. E, chyba zostawię to, czyli e, kapłani żercy będą mogli e, walczyć. Będą troszkę lepsi w walce. Troszkę mniejsze podatki, niestety. Ale więcej e, zaopatrzenia. Bo mogliby też być. Tak, tu rozdawać tylko biednym jakieś datki. Albo umacniać kontrolę. Weźmiemy opcję numer 3. Płeć kleru. Kobiety i mężczyźni. Tak, tu nie, nie kopiujemy katolików. To mogą być kobiety i mężczyźni, mogą być żercy i żerczyni. Czy kapłani mogą brać ślub? Chyba tak, ja chyba zostawię, chyba zostawię to. Chyba to zostawię. Tak, chyba to zostawię. I ostatnie, to jest dość istotne: yy, nadawanie tytułów, yy, znaczy ziem kapłańskich i tytułów. Czyli tutaj yy, świątynie nadaje władca świecki i mogą być odbierane. Tu władca, władca duchowy, czyli ten chyba papież, by nadawał terytoria kapłańskie. A tu do końca życia nadajemy te tytuły. I chyba zostawię. Skoro, skoro hedonizm to też to zmienić. Zdrady małżeńskie, żeby to nie był Okej, okay, dobra, zmi zmienimy to. Tak, to ma sens. Pasuje do hedonizmu trochę, ale nie jest też jakoś strasznie hardkorowe. Czyli zawsze jak graliśmy w CK3, jeżeli ktoś zdradził yy, męża albo żonę, to można było go uwięzić. To był powód do uwięzienia i kary. W tej chwili to już nie będzie powód uwięzienia i kary, ale to będzie bardzo negatywnie rzutowało dyplomatycznie, tak czy inaczej. Okej, okay, dobra. Zrobione. Zrobione, zostawił. Ok, kończę, bo moglibyśmy tu całą godzinę siedzieć na tym mekanie, ale wystarczy. Zobaczymy na koniec cnoty i grzechy nowej religii. Grzechy na początek. Umiarkowani, umiarkowanie to jest grzech. Tak, słowiańscy bogowie mówią, żeby Cieszyć się życiem i korzystać z życia. Tak, nie można oszczędzać, nie można pościć, wręcz przeciwnie. Ale tak, Słowianie nie powinni być podstępni, powinni być szczerzy. Nieśmiałość to także jest grzech, powinni tak być otwarci, towarzyscy. Arbitrarność to także grzech, trzeba dochowywać praw i tradycji. Nieczułość to jest grzech. Czyli trzeba być i owialnym, i serdecznym. I sadyzm to także grzech. Okej, okay, co do cnót. Obżarstwo to cnota. Tak, bogowie chcą, żeby ich czcić, między innymi poprzez wielkie uczty zapijane alkoholem. Poza tym hojność to jest cnota. Dzielić się z innymi. Szczerość. Towarzyskość właśnie, czyli tak, uczty będą miały bardzo duże znaczenie religijne. Sprawiedliwość to także cnota i współczucie. To od Jezusa, tak, na, tak naprawdę. To od Jezusa. <noise> Zaczerpnęliśmy. Tak, gdyby to nie było bazowane na Jezusie, to by tego nie było, ale jest. Dobra, kliknijmy ten przycisk. Kliknijmy ten przycisk. 3900, tak. O, A nazwę mogę zmienić? A nie, nie mogę, ok. Czyli to będzie słowiańska prawda, dobra. Okej. Okay. Dobra, nowa religia. Ale nie została natychmiast tu wprowadzona. Eee, tak, na razie tylko na tym tutaj terytorium. O, ale tutaj do Ukry też się przeniosło. Aha, to jest terytorium naszego wasala, tak czy inaczej. Eee, czyli tylko w tych prowincjach jest ta nowa religia, i będziemy musieli ją zaprowadzić w pozostałych. Ale nasi wasale, wszyscy, tak, na tym wielkim wiecu, razem z kapłanami, przyjęli nową religię. Teraz pytanie co do naszych sąsiadów Słowian, powiedzmy Gardomira. Eee, czy on będzie miał opcję, żeby przejść na zreformowaną wersję? Właśnie to jest dobre pytanie. Bo chyba nie ma opcji, żeby wysłać mu. Tak, chyba nie ma opcji. Chyba nie ma takiej opcji. Król Halicza przyjął yy, judaizm. A nie, chwila. A tu jest jego. Król Halicza przyjął judaizm. Muszę zobaczyć, czy kolor jest odpowiedni. E, chyba się odróżnia dość mocno ten nasz kolor. Tu troszkę podobnie wygląda, ale jak będzie nawrócona prowincja, to powinno być ok. Ok, dobra. Ok, czyli teraz dużo nowych rzeczy przed nami. Eee, okej, okay, nie mamy kapłana Czy jest głowa religii? Jest Okej okay. Jolanta, okej okay. Czyli kobieta, wysoka kapłanka Czy mogę dać jej kijów? Ja chyba od razu dam jej kijów Mogę Właśnie pytanie, czy chcę jej dać od razu kijów Mm, bo tak, pozbędę się, kurde, zbyt dużej domeny od razu przy okazji. Tylko ona może, może tu się nie utrzymać. Jeżeli się nie utrzyma, to ją, tak, to jej pomożemy. Dobra, czyli ona została wybrana przez ten wiec kapłanów na wysoką kapłankę. Eee... Okej, okay, nie podoba mi się nazwa, jak paradoks to nazwał, czyli to jest główny wolk, wolchw. Nie wiem, jak w rodzaju żeńskim to określić. Dobra, dajmy jej to. Zmiażdżą ją Hazarowi od razu. Chyba, że będzie miała sojusz ze mną, to wtedy nie. O, mamy tą opcję. Możemy ją przyjąć tu na tym. Nawiążmy z nią kontakty, wyślijmy yy, dyplomatę. Gdzie ona jest? A jest w Kijowie. O, to, wow, to ciekawe. Jest faktycznie jest w Kijowie. Dobra, na razie poczekamy, wyślijmy emisariusza. I musimy nowego kapłana... O, nie mam żadnych kandydatów na kapłana? Poczekajmy chwilę, być może to się musi uaktualnić. Okej, okay, słowiańska reformacja. Tak, w końcu nasz władca zgromadził w Kijowie po odzyskaniu trzeciej wielkiej świątyni. Wszystkich ważnych żerców z całego słowieńskiego świata, aby przedyskutować zmiany wiary i wprowadzić oficjalną doktrynę, która poprowadzi tą wiarę w przyszłości. Ok, czyli tak. Słowieńcy żercy zostali przekonani do kooperacji i tolerancji, nawet przeciwko niewiercom innowiercom. A także, aby zachęcić swych wiernych do oddania się przyjemnościom, ciała, ucztom, aby korzystali z życia w pełni. Okej, okay. słowiańscy żercy wybrali Jolantę jako tego, tą wysoką kapłankę. Okej, okay. czyli ona będzie tutaj arbitrem, jeżeli chodzi o sprawy wiary. Dobra, no czyli to jest zrobione. Teraz. Kurde, poważnie? Ok, mogę zaprosić jakiś dworzan, którzy byliby kapłanami? Bo dosłownie nie mam nikogo na dworze, kto byłby dobrym kapłanem. To kiedyś była opcja. O oh nie, yes, Scrape the Barrel. A nie, to będzie nisko urodzony jakiś. Hmm. To będą rycerze, czyli to nie jest idealne. Hmm. Dobra, poczekamy. Okej, okay, to jest trochę dziwne, bo kurde, dos dosłownie nie mam kapłana A, to a zobaczmy, czy moi dworzani zostali nawróceni na moją religię. A, to okej, okay, to może dlatego. Dobra, yy, pytanie czy ja muszę klikać na każdego z osobna. To jest dobre pytanie. Dobra, zobaczmy dwór, rozmieść. A, nie mogę rozmieszczać. Yy, zobaczmy kogoś, kto ma dobrą wiedzę. Poszukajmy. Będziemy mieli dużo nawracania, czyli dobrze by było, żeby to był ktoś z dobrą wiedzą, autentycznie. Yy... Okej, okay, dobra. Mucisław. Jeden <grym> z naszych czempionów ma. A nie, to jest, sorry, Zygmunt Ogończyk, który jest naszym medykiem. Okej, okay, on byłby idealnym, chyba był nawet kapłanem. On był chyba kapłanem. I stracił stanowisko, ponieważ on ma wciąż starą wersję wiary. Nawróćmy go na nową wersję wiary. Okej, okay, możemy. E, zrób to. Okej, okay, nowe tłumaczenie. I nasz radca tutaj tak siedzi nad księgami do środka nocy. E, nasz władca jest uparty, czyli będzie dalej tłumaczył. Co da mu trochę stresu. Ok, nawrócił się, dobra, czyli teraz mogę go. Ok, doskonale. Dobra, mamy nowy, nowego Wolchwa i będziemy mogli efektywniej nawracać. Czyli to będzie jego zadanie: nawracanie. Tak, nawracanie. No. Naszą religię zacznijmy od naszej domeny. Nie wiem, czy co, zaczniemy od świętych miejsc. Kijów. Tak, jeżeli tutaj, jeżeli mamy przekazać kijów tej wysokiej kapłance. To tutaj. E... Milo Sniper Wolf, dzięki za słabszy Switch Prime. E... Witam na pokładzie. Jest mod na warsztacie na masowe nawracanie. Teraz widać po co. Tak, to jest trochę... To jest dobre pytanie. Czy oni się, moi dworzanie... Czy ja muszę kliknąć osobno na każdego? To trochę słabo, nie? Okej, okay, nie widzę tutaj opcji... Kurtowego nawracania, cholera. Ale członkowie mojej rodziny są... Tak, przyjęli. Czyli wasale i członkowie rodziny przyjęli nową religię, ale... To jest troszkę upierdliwe, że... Hmm. Okej, okay, czyli dużo klik... Kurde, dużo klikania po prostu. E, Milosław jest nawrócony. On jest nawrócony. Okej, okay, wow, czyli dużo, dużo, dużo klikania chyba. Wciąż mamy zbyt dużą domenę. Pomimo tego, że królowa Sofia nam pomaga. Yy, ja bym musiał, tak, komuś dać jedną prowincję cholera. Niedługo. Hmm. Okej, okay, zgodzili się na konwersję. Nie ja mam drugiej żony. O kurde! Ok, wow! Faktycznie, ok, to co się z nią stało? Chyba grani. A, chyba paradoks tak, nie przewidział każdej ewentualności, chyba eee... okej, okay, Sofia? Sofia, O jest Hanna, kurde. <grytanie> okej, okay, dobra, eee, bierzemy ją jako konkubinę. Tak, bo ona była naszą żoną i to zostało unieważnione automatycznie. Czyli będzie naszą konkubiną w tej chwili, zażądajmy nawrócenia. Okej. Okay. Odmówiła, okej, okay. no dobra. nasz władca nie jest jakoś fanatykiem, czyli nie będziemy... ...nalegać na to chyba? Kolejny syn przychodzi Na świat Niklot Ok Czyli dużo się dzieje w tej chwili Ok, jak długo potrwa nawracanie Kijowa, to jest pytanie 3 lata, ok, to nie jest jakoś strasznie długo Ale nie jest też rewelacyjnie Czy możemy jakoś to przyspieszyć Jak zobaczyć, co wpływa na progres tego? A, nie wiadomo. E, co do tej kapłanki, czy mamy z nią kontakt? Nie, kliknąłem, żeby wysłać emisariusza, cholera. A, okej, okay, emisariusz jest w drodze do Kijowa, dobra. Okej, okay, to jest wysoka kapłanka Słowian, Jolanta. Czyli jest taką, takim papieżem jakby, e, tak naprawdę. Na razie nie ma terytorium, ale zrobimy takie... E, tak, terytorium e, kapłanki, państwo kapłańskie powiedzmy. Okej, okay, dobra, czyli tu kontynuujmy te rzeczy, potem wojewodę przyniesiemy do Kijowa. Okej, okay, tu tak, tu w takim momencie w grze dużo, dużo nowych rzeczy się, tu tak, bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia. Edukacja kolejnego dziecka, niech edukuje, niech edukuje żona. A, i kierunek wybrać. Edukacji. Do czego ma tu predyspozycję? A, nie mogę. A, jest już wybrana intryga, okej. Okay. Dobra, może być. Okej, okay, te dzieci są zbyt małe. Na razie tutaj nic nie robimy. Chyba już nie pozwoli gra dać jej prowincji? Mogę dać jej prowincję. Bez problemu. W jakim kierunku planuje ekspansję? Eee, region Bałtyku raczej. Critical point. Dzięki za przez y, Twitch Prime. Także witamy na pokładzie. Zawsze mogę bratankowi dać wody. Okej, okay, daję mu. Ta... Hekezy to jest dobra sugestia, tak, bo to wody nic mi nie daje praktycznie. Czyli niech on to ma. Niech on kontroluje wody. Teraz tak, jak chciałbym najważniejszych yy, czempionów, nawrócić moich czempionów na pewno chcę na nową wiarę. Czyli Branimir, czempion Dziewanny, jest nawrócony. Sevołod. Który jest. A to jest ten wybraniec Peruna. okej, okay, czyli też musi przyjąć e, nowszą wersję wiary. Wszyscy czempioni ogólnie. Ten ma ulepszoną wersję. Vincenty nawróć się. A to jest kurde. O, Vincent, o z Vincentem coś zrobimy. okej, okay, muszę pamię... przypomnieć o nim potem. Tak, z niego zrobimy. Możnego. Tak, to jest ten chłopiec z lasu, którego wychowaliśmy. Czyli coś z nim zrobimy na pewno. Zdenek z Wołogoszczy. Aha, posale wszyscy są, zostali nawróceni. Muścisław. E... A, nie mogę, bo jest mnichem. Okej, okay, czyli to jest ortodoksyjny taki Słowianin. On. Nie przyjął do wiadomości, nie zaakceptował tej wielkiej reformacji. Dobra. Yy, Amandit dzięki także za przedłużenie słowa 20 miesięcy. Wielkie dzięki. Nie bratu, tylko bratankowi. Yy, tylko, że on już kontroluje nowogród, czyli to ma sens, żeby dać mu wody, nie? Ja może nawet potem odbiorę mu te dwie, te dwie prowincje, i on zostanie tam, tylko w Nowogrodzie. Skoro ma już Nowogród, to był sens, żeby dać mu woli też. O, mój krewny został uwięziony. Stenbok. Ok, Bra yy, siostrzeniec. Okej, okay, czy jakieś nowe rzeczy możemy tu zrobić, na razie sytuacja pod kontrolą, dobra. A Okej, okay, yy, Złóżmy ofiarę Świętowitowi. Trzeba uczcić to, znaczy uczcić, podziękować naszemu czołowemu, głównemu bogowi. Świętowi to jest główny bóg tej zreformowanej yy, religii. Wielki potarunek. Czy omeny były dobre? Nie, omeny były złe. Alkohol wlany do drewnianego rogu. Eee, tak, tego alkoholu było mniej niż o poranku, niż wieczorem, kiedy został wlany. Ok, niedobrze. Niedobrze, niedobrze. I będziemy potrzebować także. Ok, pogłaskajmy kota, żeby zredukować odrobinę stres. Eee, ruszymy na raid znowu, chyba. Żeby zdobyć fundusze. Eee, niedługo. Zaproszenie na łowy od wodza Leszka. Okej, okay, nasz ładca jest myśliwym. Być może wciąż. Ee, tak, liczy na to, że natrafi przypadkiem na Białego Wilka. Ruszymy na to polowanie najpierw. To jest dobra okazja, bo polowanie kosztuje. zorganizowanie polowania kosztuje masę złota. A tu jesteśmy za darmo zaproszeni, czyli jest sens, żeby udać się do Cedyni. Dobra, ruszmy do, do Cedyni. Nie mamy także mistrza karawany. Tu w lesie będzie troszkę niebezpiecznie. E, najmiemy chyba mistrza karawany nowego. A okej, okay, nasz y, wybraniec peruna to będzie dobry mistrz karawany najwyraźniej. Tak no więc dajmy mu to stanowisko. I ruszamy. Tak, tu płacimy tylko 9, czyli dużo lepsza opcja. A i tak, będziemy... Okej, okay, w sumie... Musimy odzyskać Pomorze Gdańskie. O, kurde, okej, okay, to nie jest dobre. Połabia, połabianie, chociaż może nawet dobry. Połabianie zaatakowali Litwę celem podboju świecia. Który de jure należa należałby do nas. Ale plus jest taki, że ta wojna osłabi Litwę na pewno. I wtedy moglibyśmy zaatakować i. Yy... Odzyskać Pomorze Gdańskie. E, właśnie, nawiążemy chyba też kontakty dyplomatyczne z nowym królem Połabia, Samborem. Zobaczymy, czy się z nim dogadamy, czy też nie, bo w świecie to będzie jedna prowincja, która do nas należy. Brenna także do nas de jure należy. Czyli kto wie, być może będziemy mieli wojnę z Połabiem. Ale na razie tego nie planujemy. Wyślijmy emisariusza. Okup. Okej. Okay. Dobra. Ok, dobra moi drodzy. Krótka przerwa. Ok, czyli się dzieje. Nowy rozdział historii Słowian. Eee, wielka reforma religijna przeprowadzona, ale teraz trzeba skupić się na sprawach świeckich. E, odzyskać pomoże gdańskie. Być może skonsolidować nabytki tutaj. Wie kolejna wielka wyprawa łupieska, bo. Tak, potrzebujemy łopów na rozbudowę, na artefakty, na wiele, wiele innych rzeczy. Tak, i zobaczymy, co dalej. I też mamy tu też dość kłopotliwe te nabytki. Zobaczymy, co z nimi będzie z tym kijowem i nowogrodem. Dobra, zapraszam za kilka minut.